chciałem powiedzieć świadectwo. Jakiś czas temu Artur mówi, że nie mamy czasu na to, żeby się nie modlić, że życie bez modlitwy to jest żadne życie. A ja przestałem się modlić zupełnie. Zupełnie, kompletnie wypełniłem całe swoje życie tak pracą i takimi ziemskimi rzeczami, takimi normalnymi, zwykłymi. A odszedłem od Boga kompletnie. I mówił to, jak mówił to Artur, że nie mamy na to czasu. To powiedział, zacznij od teraz, zrób coś teraz. No ja nastawiłem sobie budzik razy 5. 5 rzemek o 6 rano. O 5, przepraszam, o 5 rano. Obudzisz się i czy chcesz, czy nie chcesz, zaczniesz to ze sobą robić. No powiem szczerze, nie było to łatwe, bo ciało mówi, obudziłem się o 5, ale ciało powiedziało, no po co będziesz szedł, jeszcze masz pół godzinki, możesz sobie poleżeć, pospać. Zszedłem na dół, bo mówię, jak nie zejdę, to nie zrobię nic. Zszedłem na dół i tak w pół przytomny, shakarama santa karabase. Zacząłem się modlić na językach, zaczęło to tak. Pierwszy dzień nie wiedziałem, co się dzieje, ale drugi dzień wstałem, trzeci dzień wstałem, wstaję codziennie. I chcę powiedzieć jedno, dostałem ostatnio taki głos, że ty nie będziesz stawał o 5, tylko będziesz stawał o 4. Amen. Jeszcze dłuższą będziesz miał komorę z Bogiem, jeszcze dłużej będziesz się modlił. Bo to ci jest potrzebne bardziej niż praca, niż pieniądze, niż cała reszta. Jeszcze mam taką rzecz, bo muszę powiedzieć coś publicznie. Bo ja się ze swoimi uzależnieniami wszystkimi wyrzuciłem tutaj, ale nie zrobiłem jednego, nie wyrzuciłem jednego. Przez całe moje życie od dziecka byłem uzależniony od pornografii. I to mnie strasznie trzymało. Powiem wam, że jak przyszedłem do tego kościoła, to mi puściło, tak? Ale nie wyszedłem publicznie, tego nie upubliczniłem. Nie powiedziałem temu nikomu, nie zmierzyłem się z tym. Jak zacząłem się modlić, to pierwsze, co mi przyszło, to, że tego nie zrobiłeś. Amen. Bóg mi powiedział, przepraszasz mnie za to, ale ty nic z tym nie zrobiłeś. Ty dalej, mówi, dalej masz to w sobie. Ten demon dalej cię trzyma. Póki nie wyjdziesz i nie powiesz temu publicznie przed wszystkimi, że to cię dojeżdża, to nic z tym nie zrobisz. Jestem tu dzisiaj po to, aby urwać diabłu łeb. Amen. Do nogi. Do nogi miał być wycięte i dzisiaj jest do nogi wycięte. Robię to przed wami. Amen.